Hej, cześć, witajcie. Witam w kolejnym odcinku z gry Forest Frontier. Dawno nas nie było. Troszeczkę gorzej się czułem. Teraz miejmy nadzieję, że te odcinki znowu będą pojawiać się częściej. No i jak zwykle osadnicy gdzieś zostawiają rzeczy na podłodze przy ponownym czytaniu gry. No ale dobra. Jeżeli chodzi o komentarze z poprzednich odcinków, jest to na pewno odniesienie się do nasycenia kolorów. Jeżeli chodzi o samo nasycenie, to już tłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Ponieważ sam w sobie nie rozróżniam pośrednich kolorów, sprawia mi to duży problem. No i dlatego sam sobie podkręcam te kolorki na postprodukcji. Wtedy to myślę, że troszeczkę ładniej wygląda. A druga rzecz jest tego typu, że mi jest po prostu wtedy wygodniej obrabiać, tak? Patrzeć, czy coś tam poszło nie tak, czy jednak wszystko jest w porządku. Witaj podróżujący kupcą, zaraz do ciebie przejdziemy. Kolejna rzecz jest tego typu, że jak tylko będziemy mieli większą ilość żołnierzy, to jak najbardziej wyślemy ich do walki z wilkami, z wilczymi szańcami, ale no niestety. Póki co, mimo że mamy tych dwóch wojowników, nawet nie mają broni wręcz. Także myślę, że jak tylko Atka do nas przybędzie, Atka bodajże z klanu żelaza, to kupimy jakąś tam najbardziej prymitywną broń i ich wyślemy. To wydaje się całkiem fajną opcją. Zobaczmy, co tutaj mamy. To bym chciał kupić, tylko kurde, nie mamy nawet gdzie składować tego bydła. A to by, myślę, była fajna rzecz. No ale do tego niestety troszeczkę jeszcze nam brakuje. Świec jeszcze nie produkujemy na tyle, by móc je sprzedawać. Chyba nawet w ogóle jeszcze nie zaczęliśmy produkcji. Dopiero co postawiliśmy bodajże sklep ze świecami. Tu są zasoby. Cyk, cyk, cyk. Nawet tego nie widzę. Halo, halo. Gro, proszę. A może tutaj gdzieś to będzie? Dobra. Szef z wytwórnia mydła. Mebli, zbrojni, szklarz, piwowar, koszykarz, bla. Szczerze? Jestem chyba ślepy, bo nie widzę. Nie widzę wytwórcy mydła, nie. Wytwórcy świec. Jak on się może nazywać? To mnie zastanawia. Kołodziej nie, sprzątacz fekaliów nie, oburz zrwali odlewnik, wytwórca węgla drzewnego. O, cholipka. Chyba rzeczywiście nie mamy. Zobaczmy. Udogodnienie usługi. Nie, to chyba będzie w zasobach. Tak mi się wydaje. Tkacz, sklep ze świecami. To sobie zamknijmy. Rzeczywiście nie mamy tego. A no tak, bo jest strasznie duże zapotrzebowanie wtedy na deski, dlatego tego nie zrobiłem. To ma sens. Jeżeli chodzi o garncarza, ponieważ też pojawiło się pytanie, że... Pytanie. Rada, żeby zainwestować w to. Kurczę, to też po pierwsze zajmuje dość dużo miejsca, aczkolwiek no tutaj jakieś się znajdzie. Bardziej problematyczne jest niestety... są problematyczne deski, których nie mamy. Gro, proszę. Niedrewniane deski, dobra. Wy już działacie. Ostatnio dość dużo poulepszaliśmy. Może stąd być ta bieda z deskami. Kolejne gospodarstwa powstają. Tam, gdzie kiedyś były schrony zwykłe. No i tak, kolejne, co ogarnęliśmy w komentarzach, jest to oczywiście, że jeżeli chodzi o dekoracje i te małe place, to można stawiać na drodze. I to tej drodze w ogóle nie przeszkadza, także jest to oszczędność jak najbardziej miejsca. Fajna rzecz, na pewno to prędzej czy później będziemy robić, tylko teraz kurczę, nie chciałbym zbyt dużej ilości znowu gospodarstw ulepszać z tego względu, że znowu nie będę miał desek. Także coś za coś niestety. No ale zobaczymy, jak to będzie. Póki co idzie całkiem dobrze. Kolejny kupiec. Mam nadzieję, że Atka do nas przybędzie, ponieważ zdradzę wam w tajemnicy, że już drugi raz nagrywam ten odcinek. Za pierwszym razem coś poszło nie tak i się wyłączyło nagranie.
Nie, to też nie jest Atka. Kurczę, niedobrze. Atka chciała ostatnio kupić od nas buty. Butów mamy dość dużo. I mogłaby być to fajna opcja, aczkolwiek widzę, że Skorf rzeźnik również gdzieś tam te surowce posiada. O, chętnie bym... Aj. No i właśnie, tu się pojawia problem. Dobra. Za mało złota. W Factorii chcemy mieć stówkę i kupimy tych 5. Okej. Kupimy tych 5 prymitywnych broni. Wydaje mi się, że to będzie dość dobre rozwiązanie. Żeby nasi ludzie mogli się w pewnym stopniu chociaż bronić. Kup wszystko. Kupi magazynu i nie. Kupi przenieść, jak najbardziej. Dobrze. W takim wypadku myślę, że to już będzie w porządku. Kolejna rzecz. Pięknie. No, mieszkańcom udało się ukończyć edukację, co jest oczywiście fajne, ponieważ będą więcej płacić. Nieważne. To wcale nie tak, że jestem łasy na hajs. Może troszkę. Ale nie drążmy tego tematu. Dobrze, mamy 30 desek, także myślę, że już w tym momencie możemy zainwestować rzeczywiście w kolejne zasoby. Mówię tu o budynku garncarza. Garncarz będzie w centrum osady. To się wydaje dość fajną opcją. Może tutaj. Do osady przybyli nowi mieszkańcy w ilości 3. Bardzo fajnie. Już mamy powyżej 100 osób. Z kolejnego komentarza, swoją drogą bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, bardzo mi pomagają poznać tą grę na nowo. Chodzi o fekalie. Jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, która może zostać obsłużona przez jedną kompostownię, jest to 100, jak dobrze zrozumiałem. Także, no cóż, przydałoby się to może powiększyć. Zbieranie odpadów. Okej, tak bliziutko możemy w miarę to postawić, co jest bardzo fajne. Tutaj, gdzie te jelenie pobiegły? Gdzieś tam dalej już są. Kata myśliwego. Pytanko, jeden jeleń, czyli już mamy 0. Chyba. Wytępili wszystkie jelenie. Pojawiły się na nowo, ale kurczę. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby tutaj stały 2 chaty. Leszczyna tu jest. Może tutaj się przebijemy jakoś bardziej i postawimy chatę rybaka. Kolejną. Tu jest za małe jeziorko, żeby postawić jeszcze dodatkową. Także to się mija z celem, ale tu myślę, że to będzie fajna opcja. Jeżeli chodzi o mieszkańców, 25 robotników, fajnie, to mi się podoba, niech tak będzie. Produkcja żywności poproszę. Stodoła, piekarnia, wiatrak. Imigrować do ciebie, 7, jak najbardziej, czyli w tym roku przybędzie nam 10 łącznie nowych mieszkańców, no i 2 chyba urosło, ponieważ liczby mi się inaczej nie zgadzają, także w ten sposób to określmy, niech tak będzie, udawajmy, że tak rzeczywiście jest. A te wędkarska, poproszę tutaj, najlepiej gdzieś, żeby to jak największą ilość pól zebrało. Podejrzewam, że tutaj na tym zgrubieniu będzie fajnie, ale tutaj mamy ławicę. Dobra, zrobimy to jakoś tutaj w takim wypadku. Tak na delikatnym wzniesieniu. Nie jestem w stanie tego zrobić w ten sposób. Dobra, zróbmy to tak. Tabem się bodajże ruszało. Dobra. Przeprowadźmy też drogę. Cyk, cyk, cyk. Dobra. I niech ta droga wjedzie już do centrum osady. Pięknie. To mi się jak najbardziej podoba. Kolejna rzecz to na pewno tymczasowe schronienie. Mieszkania. Tymczasowe schronienie. Dokładnie. Ponieważ tutaj podejrzewam, że i tak będzie dość dużo wydobycia. A jednocześnie jest to dość daleko do wioski. I nie chciałbym, żeby nasi mieszkańcy tracili czas na bieganie w tej nazad. Zasoby tutaj. Poproszę wodę jeszcze. I myślę, że to już jest to, czego mogliśmy oczekiwać.
No i tak. Wiem, że na pewno była opcja, żeby ulepszyć. Nie spełnia wymagań. Okej, czyli trzeci poziom centrum sady, żeby to ulepszyć. No trudno, trudno. Tak też bywa. Magazyn tego budynku jest pełny, a to nie jest z kolei zbyt dobre, ponieważ składują żywność w innych miejscach, co też nie sprawdza się na dłuższą metę, ponieważ w piwnicy ziemnej jest chłodniej i dłużej się psuje to jedzonko. Zróbmy to tutaj. Myślę, że to jest dobra opcja, ponieważ jest tutaj targowisko. Mam na myśli rynek oczywiście. Nie wiem, czy targowisko i rynek można wymieniać te słowa, no ale trudno. Niech tak będzie. Dajcie znać w ogóle, co myślicie właśnie o tych myśliwych, bo to jest coraz bardziej problematyczne. Chyba, że jeszcze inaczej to możemy zrobić. Te jelenie i tak migrują już coraz bardziej w tą stronę, także jeden obszar roboczy możemy ustawić w ten sposób i dzięki temu troszkę te jelenie będą mogły sobie odżyć i wydaje się to fajną opcją, tak na dłuższą metę. Nadciąga zima, mieszkania jeszcze są. Tutaj działacie, lok. Cześć Lok, witaj serdecznie. Swoją drogą oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym nazwał waszym imieniem którąś z postaci. Oczywiście w miarę możliwości to będę starał się wykonać. Okej. Okay. Już, prawie. Właśnie, i skoro mamy tą chatę wędkarską, ustawmy sobie tak, żeby to było dobrze. 11, jak najwięcej tych obszarów chcemy, ale chyba 11 to jest maks. Tu była ławica, a teraz zniknęła. Pytanie, czy to na przez to, że jest zima. 13 wychodzi, dobrze, nie będzie. Ciebie ustawimy, będziesz trochę mniej wydajny, aczkolwiek to też nie stanowi zbyt dużego problemu. Jeżeli uda się gdzieś ładnie 10, to tak będziemy to robić, poproszę. W tych rejonach sobie łowcie te rybki. Gdzieś tutaj podejrzewam znowu powróci w przyszłym roku ławica. Dziecko dorosło, dwójka dzieci dorosła, wspaniale, to mnie bardzo cieszę. Żywność stracona z powodu zepsucia się. Bywa. Tak też się zdarza. Jeżeli chodzi o przyszły rok. A grykę bodajże posadziliśmy. Dokładnie. Co dalej? Fasola to. No i kapusta. Czyli w przyszłym roku też będzie to wydajnie pracować, jeżeli chodzi o żywność. Aczkolwiek chyba możemy już jednocześnie zaplanować kolejne pole. Wydaje mi się, że to jest dobry moment na to, ponieważ nie mamy zbyt dużo żywności, żeby nie było. Wcale to tak nie wygląda. A jednak dalsze pożywienie będzie nam potrzebne. No i teraz przybyło nam w tym roku łącznie 16 osób, czy nawet 18. Wydaje mi się, że na początku odcinka było 98. Dajcie znać w komentarzu, czy rzeczywiście tak było. A ja tutaj sobie to w międzyczasie ogarnę produkcję żywności. Proszę, pole uprawne. Gdzie możemy je postawić, żeby to było dobrze? Nie chcę teraz zbyt blisko pchać się centrum, a jednocześnie wypadałoby może w tą stronę zacząć się delikatnie rozwijać, żeby to dookoła wszystko było równomiernie obudowane, przynajmniej w pewnym stopniu. Tu są dziki. Jak tu będziemy to stawiać, to będą dziki nam się panoszyły, a to też nie tędy droga. Dobra, zróbmy to tak. Kolejne poletka będą w tych miejscach. Tu postawimy też zaraz furtkę. Dobra. Gdzie są obronne? Nie, może ogrodzenia. Dokładnie, furtka. Żebyście mogli od razu może wtedy sobie przejść. Byłoby miło. Czyli zarówno jak będziecie na tym polu, jak i na tym, gdy tylko zostanie to wybudowane, będziecie mogli sobie tędy przejść, nie ma problemu. No i pięknie. Strasznie dużo osób biegnie.
żeby to robić, ale to dobrze, to dobrze. Im szybciej to zrobicie, tym lepiej. Budowa wstrzymana z powodu zimy, ale oczyścić to miejsce możecie i na wiosnę już będzie dużo łatwiej nam to wszystko dalej stworzyć. Jak to wygląda? Kurczę, chciałbym jeszcze może zbieraczy gdzieś postawić, żeby to fajnie wydobywało. Tylko pytanie, gdzie? Zbieracz gdzieś tutaj są. Chyba nawet to jest to. A ta zbieracza, właśnie. Twój obszar działania również zmienimy. Nie ma sensu, żebyś ty w centrum osady cokolwiek nam zbierał. A tutaj to już jest, myślę, fajna opcja, ponieważ będzie to dodatkowe żarełko. Strasznie dużo głogu tu jest. No i troszeczkę grzybów. Niech będzie. Nie stanowi to dla nas problemu. I mamy ten niewyczerpany zasób gliny. Bardzo mnie ciekawi, jak będziemy mogli, kiedy będziemy i w jaki sposób mogli z tego korzystać. Brama z żywopłotu. To jest ładne. Okej. Czy to jest tier kamienny, czy to nie jest to? Na pewno jest to jakieś gliniane. No i proszę, ogrodzenie skutego żelaza jeszcze jest. Tego nie widziałem, chyba tego przed tym nie było. Jak dobrze kojarzę. Ale to bardziej spełnia funkcję ogrodzeń, a niekoniecznie murów. No nic, zobaczymy. Co przyniesie nam przyszłość. Ja niniejszym dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę nie żałujcie. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia. Hej, cześć i czołem. Pa!